Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych upomina się o prawa pracownicze. Jakie są najnowsze propozycje i postulaty OPZZ? Z obecnych działań rządu niepokoją nas wiele działań, które prowadzi rząd, albowiem pracownik nie zyskuje na wielu zmianach, wręcz przeciwnie, traci. Straciliśmy na funduszu socjalnym, regulaminach wynagradzania, bo pracownicy zatrudnieni w zakładach do 50 osób praktycznie nie będą mieli funduszu socjalnego. Pracownicy nie zyskali także na kwocie wolnej od podatku, bo każdy, kto zarabia 2000, jego już to nie dotyczy. Wnioskowaliśmy także o kwotę wolną od podatku dla wszystkich pracujących, bo dzisiaj 100 zł to już nie wystarcza na bilet miejski dojazdu, a co mowa, żeby zregenerować siły, dokształcić się, kursy zaliczyć. W związku z tym także nie jest zrealizowane. Dzisiaj występujemy z wnioskiem o to, by wydłużyć liczbę dni urlopu wypoczynkowego płatnego do 32 dni, bo jeśli pracy brakuje, musimy się dzielić. Jeśli pracownicy są przepracowani i sygnały, które otrzymujemy, że coraz więcej jest chorób różnego rodzaju z tym związanych, to też po prostu źle wpływa na załogę. Wydajność także źle wpływa. W związku z tym dla nas wydłużenie urlopu wypoczynkowego dla regeneracji sił jest bardzo ważne. Występujemy z kolejną propozycją dotyczącą możliwości pomocy dla załóg z funduszu socjalnego i funduszy związków zawodowych. Dzisiaj, jeśli ktoś przekracza 380 zł, musi płacić solidne podatki. My zbieramy składkę po opodatkowaniu, a później, jeśli ktoś jest w tragicznej sytuacji, trzeba mu pomóc, to nie mamy możliwości, bo fiskus zabiera z tego znaczną część. W związku z tym nie możemy się na to zgodzić. Sytuacja, jaka jest w sądach pracy. Dzisiaj pracownik, idąc do sądu pracy, dochodząc o swoje odszkodowanie, co było przykładem tak głośnym w Polsce jednej z pracownic zatrudnionej w polskiej telewizji, jest świadectwem tego, że pracownicy nie mają pieniędzy, a nawet później jak wygrają sprawę czy przegrają, to jeszcze muszą płacić duże środki za to, nie mając środków w ogóle do utrzymania. W związku z tym sądy pracy powinny być zreformowane. W sądach pracy nie powinniśmy płacić za wnoszenie spraw i dochodzenie środków na wynagrodzenia. Tych spraw dotyczących praw pracowniczych jest bardzo wiele. Jest podatkowych, jest świadczeniowych. 500+, wszyscy się cieszymy, my także. Uważam, że dzisiaj nikt tego nie będzie w stanie odebrać, bo wszyscy szybko zapomnieli. Komuniści zaraz po wojnie rozdali ziemię nie swoją i nikt dzisiaj nie mówi, że rolnikom trzeba zabrać tę ziemię. No, chyba że Kościołowi to się oddaje. Natomiast także ustanowiono emerytury rolnicze, które nijak się nie bilansowały i nie mówi o odebraniu. Dzisiaj nikt nie odbierze i nie pozwolimy jako związki zawodowe odebrać, natomiast mówimy, że trzeba zmienić. Nie można, jak ktoś przekroczy o złotówkę dochody, zabierać mu całe to świadczenie 500. Złotówka za złotówkę, do przodu i do tyłu. To był nasz projekt, przejęły niektóre kluby parlamentarne. Rozmawiałem, żeby to jak najszybciej wprowadzić, a także świadczenia dla rodzin, które wychowują dzieci różnego rodzaju upośledzone. Są większe i mniejsze upośledzenia. Tym, którzy no, muszą na co dzień przebywać, no, trzeba te świadczenia zwiększyć i też wprowadzić pewnego rodzaju suwak. W związku z tym tych potrzeb jest bardzo wiele. Rząd nie wsłuchuje się we wszystkie. Za chwilę rozpoczniemy dyskusję o budżecie państwa na przyszły rok. Dzisiaj wnioskowaliśmy o zwiększenie środków także na ochronę zdrowia, ze względu na to, że z tych pieniędzy, które dzisiaj są, nic nie będzie, a nasza analiza wykazuje, nawet w krajach OECD mamy najniższe dotowanie
z funduszy budżetu państwa. Wszystko się utrzymuje z naszych składek. Płacimy składkę pracujący, zatrudnieni na umowę o pracę. Pracy nam nie zabraknie. Apelujemy do rządzących. Są działania pozytywne, dobre, dostrzegamy je, ale drobnych rzeczy jest jeszcze tak wiele, że powinniśmy wspólnie działać. Jedną ważną rzecz jeszcze chcę zwrócić uwagę, przy zakładach pracy pozbawia się dzisiaj możliwość uczestniczenia przedstawicieli załóg pracowniczych w zarządzaniu zakładem, wypychając ich z różnego rodzaju organów przedstawicielskich, w tym rad nadzorczych, gdzie w Europie to jest główną zasadą, podstawowym prawem, żeby włączyć załogi we współzarządzanie zakładem, żeby wiedzieli, żeby czuli tę odpowiedzialność, a u nas wyłącza się, stawiając coraz wyższe progi, te kwalifikacyjne, ale także przed różnego rodzaju komisjami rządowymi, które dla nas przyczyn nam niezrozumiałych eliminują przedstawicieli załóg. Razem, wspólnie jesteśmy w stanie wiele zrobić. OPZZ jest coraz bardziej zdeterminowany, jest coraz lepiej zorganizowany, występujemy w poszczególnych branżach o sprawy pracownicze. Chcemy, by załogi nie były eliminowane, pracownicy eliminowani i by nasze wynagrodzenie zbliżone było do tego, które jest w Europie. Równa praca, równa płaca.